Oglądacie Rób To, Jacek Januszko, Lady Nina. Już za momencik będę miała wyjątkowo ciężkie zadanie. No, będzie to spowodowane tym, że mój pracodawca jest bardzo nerwowym człowiekiem. Dokładnie, już za chwilę wcielę się w rolę, której nie znam, bo będę agresywny. Będę bardzo agresywny i będę krzyczał do ciebie, żebyś sprzedawała dobrze mój produkt, czyli lody. Lody krokodyle za dwa zyle. Lody krokodyla za dwa zyla! No ale nie drzy się bez sensu, tylko idź do ludzi normalnie. Dzień dobry, nie chciałabym... Za co płacę? Lody krokodyle za dwa zyle, nie? Może... Żarty sobie, dziewczyny. Czemu? Lody krokodyla za dwa zyla! Po dwa zyle, nie za dwa zyle, no ile razy lody mam ci powtarzać? Lody krokodyle po dwa zyle! Dzień dobry, chce pan loda może? Otwórz. Chce pan loda po 2 złote? Nie, dziękuję nie? bardzo. No bo widzi pan, to się nie nadaje w ogóle na sprzedawczynię, no. Masakra. Lody krokodyla za 2 zyla, nie chciałaby pani loda? Zaraz szef pan nie No ale bardziej zachęcająco mów, no ile razy mam lody mówić? Lody krokodyla za 2 zyla! Krzyczy na mnie. Do pracy wraca, ja nie ze znajomymi gadasz. Słyszysz? Tam masz rewir, masz się tego trzymać. Lody na patyku i do buzi fikumiku, ile razy mam powtarzać? Lody na patyku i do buzi fikumiku? Jezus Maria. Nie strasza... No idź tam, zobacz ile ludzi jest. Komu sprzedajesz? Chodnikowi? Lody, może lody krokodyla, lody za dwa zyla. A pana pominęłaś? Proszę pana. Ja mam latać za panem? No przepraszam. Lody krokodyla za dwa zyla. Nie, dziękuję, za zimno jest. I pana? Powiedziałaś hasło czy nie? Lody krokodyla za dwa zyla. Kupi pan? Dzięki. Mam piątkę. Piątkę? Chyba pani rozumieć? Jak nie, to będzie moją nukliwę. No i co, nie masz wydać jeszcze? Co, mam się iść rozmieniać do sklepu? Nie mam, bo dopiero zaczęło. Nie musisz. A mam złotówkę panu. Dobra. No ale podaj panu, no co ty robisz? Jezu, no podaję przecież, no. Dziękuję. Dziękuję panu bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Ja? Tak. Ale no widzi pani. Widzi pan. No bo wezmę policję. Idź pan za młody, żeby pan tak... Ale ja przepraszam jeszcze na chwilkę. Lody fikumiku na patyku nie chce pani dodać? Dziękuję. Dziękuję. Za dwa złote są. No ale nie bądź nachalna, co ty robisz? Ale to, no zobaczy pani, jak ona pracuje, no to jest masakra. Subcio, był pan naprawdę kochany. Chciałem panu powiedzieć, że kupił pan loda jako pierwszy. Ale jest stresik, jak ja na nią krzyczę, czy nie? Jest. Dobrze. No. Ja tak patrzę, co pan od niej chce. Tak ma być. Dobrze. Dziękuję. Do smacznego. Trzymaj to porządnie! Co ty robisz? Sam sobie trzymaj! Okazuje się, że praca lodziarza jest wyjątkowo ciężką pracą, szczególnie jak się ma takiego przełożonego jak Jacek Januszko. Ale tylko grałem. Tylko grałem, to idź sobie sam sprzedaj te lody. Dobrze, to idź, a ja zakończę miło nasze zakończenie. Zakończymy to wejście Rób To, raz dla was muzyczka, a ty idź do pracy, proszę. Ding, ding, ding. Możesz posprzedawać troszkę jeszcze? Lody krokodyle za dwa zyle.